Sprawa jest następująca. Chodziło docelowo o to, że tutaj w tym samochodzie zepsuł się telefon, który jest oryginalnie fabrycznie w zestawie, tutaj montowany na środkowym tym tunelu. I chodziło o to, żeby znaleźć centralkę tego telefonu. I są trzy miejsca w aucie, ogólnie rzecz biorąc, gdzie te centralki występują. Pierwsze miejsce to jest bezpośrednio pod tunelem, zdemontowaniem tego elementu, tak jak tutaj widać. To jest na zatrzaski, to nie jest na żadną śrubkę po prostu. I już tutaj w tym, no w tym otworze, jeżeli nie widzimy takiego czerwonego elementu sterownika telefonu, to można sobie odpuścić całkowicie wyciąganie tunelu, bo jego tam na 100% nie będzie. Drugie miejsce, gdzie montowało Audi, bo chodzi o Audi A6 dokładnie. Możliwe, że w innych Audi jest bardzo podobnie, ale ja koncentruję się teraz tutaj na tym modelu. Bo tego modelu akurat dotyczy tutaj teraz ten problem. Drugie miejsce to jest tutaj z tyłu po lewej stronie, pod boczkiem, ta centralka telefoniczna. Tutaj też akurat w tym modelu tej centralki nie ma. Ale jeżeli byśmy na przykład ją tutaj mieli i chcieli zdemontować ten cały boczek, no to robimy to w następujący sposób. Tutaj odkręcamy, tu jest śrubokręt krzyżakowy, te dwie śrubki. Tutaj mamy, proszę bardzo, krzyżaka. Mamy tutaj pod roletą, tak jak widać, ściągamy roletę i tam mamy śrubkę krzyżakową. Jak oparcie ściągniemy, znaczy się położymy oparcie, tu trzeba rozkręcić ten bolec, tak jak widać. Poluzowuję się go tutaj kluczem 17, tutaj jest imbus i wykręcamy całkowicie, usuwamy ten bolec ten. Po czym ściągamy ten boczek, który jest pomiędzy oparciem a drzwiami, tu. Jego się ściąga w prosty sposób, jak już tutaj nam odejdzie, ten bolec go trzyma i na dole jest taki zaczep, do góry go po prostu pociągniemy, on nam zejdzie. I teraz tak, sam ten boczek w zasadzie mamy poluzowany, jeżeli chodzi o śrubki i takie tematy. W tym miejscu, dosłownie tak jak pokazuję, mniej więcej tutaj, jak jest to zgięcie, tutaj na wysokości tej, z tym, że oczywiście w głębi jest jeden klips i drugi klips jest mniej więcej, powiedzmy, 15 cm dalej w tym miejscu. Czyli są dwa klipsy tutaj na boku. Dwa klipsy na boku w tym i jeden jest tutaj, drugi jest gdzieś mniej więcej tutaj, trochę ciemno się zrobiło. Ale to odczepimy już, jak pociągniemy. Mówię, jak będziemy mieli to wszystko rozkręcone, pociągniemy tutaj, to nam wyjdzie, zejdzie, nie? Tutaj bardzo często w Audi się zdarza, że ta część, powiedzmy, czołowa, ta, która jest oto, oderwie nam się, bo ona jest zgrzana z tym elementem, na której jest o to już ta wykładzina. To jest inny zupełnie element plastikowy. No i to jest zgrzane jedno z drugim, także jest bardzo często, że zdarza się tak, że przy demontażu to się rozkleja i no, wypadałoby to pospawać plastikiem, żeby to z powrotem, że tak powiem, doszło do siebie. Lepiej to zrobić, bo później to będzie po prostu odstawało, nie? No, także tak to ściągamy. Tą uszczelkę możemy troszeczkę tutaj poluzować, wtedy nam sprawnie wyjdzie tutaj. Będzie to już widoczne, jak tutaj pociągniemy, to ten cały bok w każdym razie usuniemy. Już wcześniej tłumaczyłem kiedyś przy okazji innej tam pracy, że jakbyśmy chcieli dostać się w samochodzie do tego włazu, gdzie jest tam pompa paliwowa, ewentualnie no w ogóle coś pogrzebać w baku paliwa, który się znajduje. Ja teraz nie będę pokazywał, ale w ogóle tego teraz tak nie widać, ale on jest tam. To żeby zdemontować ten styropian, który jest tutaj na podłodze, no to w zasadzie musimy również ściągnąć właśnie te dwa boki. I dopiero dobierzemy się do tego styropianu. Czyli prawy bok i lewy bok. I dopiero ten styropian nam zejdzie. W przeciwnym razie, no ten styropian niestety, ale jest jedną całością i nie próbowałem osobno, ale raczej on nie zejdzie osobno. Musimy po prostu zdemontować całkowicie dwa boki w samochodzie, prawy i lewy, tak jak powiedziałem, na takiej samej zasadzie jak tutaj, na zasadzie lewego boczka, ściągamy prawy i dopiero możemy ściągnąć to. I teraz tak, jeżeli chodzi o kontynuację tematu, to trzecie miejsce, gdzie znajduje się centralka telefoniczna w samochodzie Audi A6, to jest pod nogami pasażera ściana silnika. Czyli w głębi patrząc, tak jak tam widać tylko wtyczki w tej chwili. Tam o, dwie wtyczki są później, ale centralka dosłownie wygląda w ten sposób. Czyli tak jak teraz ona jest ułożona, przymocowana jest na trzy śruby, tak jak widać, dziesiątki.
No to odkręcamy, to ciężki temat jest w sensie, że no kiepskie miejsce akurat jest, w kiepskim miejscu jest to zamontowane, ponieważ ta wykładzina, znaczy miejsce może nie jest złe, ale demontaż jest trochę utrudniony poprzez to, że pomimo, że uwolnimy tutaj na boku, odpinając ten element tutaj plastiku zewnętrznego, na dwie śrubki tutaj on jest przymocowany, jedna i druga, odpinamy go na bok, będziemy mieli dostęp wprawdzie do odgięcia wykładziny, ale to jest mimo wszystko no, nie zupełnie tak komfortowe, ale jesteśmy w stanie go spokojnie sobie wypiąć, czyli tam jest trzecie miejsce na ścianie, gdzie montują fabrycznie zestawy, sterowniki do telefonów, które są montowane tutaj w podłokietniku na tunelu w samochodzie Audi A6. Podejrzewam, mówię, że w samochodzie Audi A4 jest bardzo podobnie, także w zależności od roku produkcji samochodu, od modelu, no to te trzy miejsca trzeba brać pod uwagę, gdzie może być ten sterownik. U mnie akurat ten sterownik jest uszkodzony, będzie wymieniany, dlatego musiałem się do niego dobrać, ale tak to wygląda. Miałem problem z odszukaniem, nie ukrywam, tego sterownika. W internecie nie znalazłem absolutnie żadnej informacji, gdzie on się znajduje. Była mowa o sterownikach tych na tunelu i tam z tyłu, ale nic nie było absolutnie wspomniane o sterowniku, który się znajduje pod nogami pasażera. Także możliwe, że komuś się to przyda. Jeżeli się przyda, proszę tam zaznaczyć na plus. Będzie mi bardzo miło i przyjemnie. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.